Cześć ludzie, nie rzucam okiem na figurkę, której nie spodziewałem się tak zobaczyć tak naprawdę. Jest to, jak widzicie, Deadpool z Marvel Select i nie spodziewałem się go, bo nie jest to najlepsza figurka. Jednak on tutaj ma bardzo ważne zadanie, ponieważ Deadpool będzie częścią customa na zamówienie, którego robię. Będzie to również Deadpool, jaki zobaczycie w przyszłości. Natomiast ten, tak jak mówię, będzie mi potrzebny, także dlatego poprosiłem klienta, żeby mi go przysłał razem z innymi rzeczami. Deadpool jest figurką, która na pewno bardzo, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem prototyp rzeźby tej figurki, naprawdę byłem pod mega wielkim wrażeniem. Tym bardziej, że to było w czasach, kiedy jedynymi fajnymi w cudzysłowie figurkami Deadpoola były ta z Marvel Legends z serii 6, czyli paskudna, i ten później wtedy przez Hasbro, który również był szpetny i paskudny. To były jednak początki jeszcze mojego figurkowania, także wtedy nie znałem się na tym aż tak bardzo, nie widziałem, że będzie ta figurka taka, jaka jest, czyli ładnie wyglądająca, ale okropnie bardzo się ruszająca. Deadpool tutaj, jak widzicie, jest figurką mocno klasyczną. Jest wręcz najbardziej klasyczną figurką Deadpoola, jaką ja znam. Tutaj ten czarny element jego kostiumu, jak widzicie, ogranicza się tylko i wyłącznie do góry. Nie ma nic na nogach, na bokach. Natomiast reszta już jest trochę anachroniczna, powiedzmy, bo nie pasuje do tego, co mamy tutaj. Jest maska, której odstaje ta skarpeta z tyłu, bardzo dużo czarne oczy, takie rękawice, buty, no i dużo najróżniejszych elementów, ładownic, kieszonek i tak dalej. Tu jest jedna kompletnie niepotrzebna, tu jest fajny taki ochraniacz na ramię, żeby go nie obcierały miecze. Wygląda ogólnie naprawdę super, akcesoriów jest ogrom. No i tego, co jest przyklejane na Deadpoolu, też jest masa, także możemy się jeszcze przyjrzeć, zanim rzucimy okiem na co innego. Proszę mi się tu skupić, dziękuję. Mamy tak, granat dymny, prawdopodobnie może zapalający, nóż, drugi nóż, niestety oba nie są wyjmowane. Pseudo kabura na pistolet, druga kabura z pasem ładownic, pas sam z bardzo, bardzo fajnym symbolem Deadpoola. Ładownice, 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 ładownice i tak dalej. Jeden pas, jedna ładownica. Figurka z jakiegoś powodu naprawdę podoba mi się od tyłu. Szczególnie jeszcze jak się wyjmie miecze. Miecze mają dosyć dziwne te pseudopochwy. Nie podoba mi się to, że one są takie nierówne. Czyli, że jeden miecz leci w jedną stronę mocno, drugi jest praktycznie rzecz biorąc po środku. Do tego one są tak włożone, że tak zbudowane, że żeby miecz dopchnąć do końca, musi być mega bardzo zgięty. A ta figurka jest, jak się domyślam, używana, bo zobaczycie po mieczach, jak właśnie w jakim one są stanie. No ale tak, może najpierw akcesoria. Na Deadpoolu mieszczą się te, które widać. Noże, dwa pistolety i dwa saje, które można trzymać w dłoniach. Niestety nie ma już żadnego trzymadła na nie. Sztylety są naprawdę super, są bardzo duże, ładne, srebrne, dosyć ostre. No i naprawdę mega duże. Bardzo zaskakujące. Pasowałyby oczywiście do Rafaela z Żółwi Ninja. Na pewno nie ma problemu, żeby dać je figurce z Playmates. Fajne, fajna broń. Do tego mają to, co mają również miecze, czyli ich rękojeść. Po pierwsze jest dosyć gruba. Po drugie ma takie wypustki. Czekajcie. Stój tu. Rękojeść ma wypustki, dlatego żeby postać mogła je łatwiej trzymać. Cały ten sprzęt. To i miecze. Ponieważ mamy tylko jeden komplet dłoni, taki ogólny, powiedziałbym, z wystającym palcem, więc wiadomo, że do broni, ale pasuje również idealnie do wszystkiego innego, nie tylko do strzelającej rzeczy. I to jest fajne, bo na przykład figurki Hasbro z Marvel Legends często mają tak, że postać albo trzyma broń, albo trzyma miecz, nic nie może innego, bo dłoń jest za mała lub za duża, a czasami zdarza się nawet tak, że jest za mała bądź za duża na wszystko. Dodatkowo mamy też karabin, który chciałbym powiedzieć, że jest może troszkę za mały, ale może mi się wydawać. Wygląda jak dla mnie trochę jak FAMAS, ale to na pewno oczywiście on nie jest. Na zdjęciach w internecie i na recenzjach nie podobał mi się w ogóle. Na żywo jednak uważam, że jest całkiem fajny. Mocno zmyślony, ale jednak fajny, w miarę realistyczny. Można go tutaj oczywiście złapać od góry. Fajnie było drugą ręką, ale niestety nie mamy żadnego obrotu w bicepsu ani w łokciu. Także nic z tego. Deadpool może jedynie bawić się w Rambo i nawalać z biodra. No albo tak, gangster. Albo tak, czemu nie? Karabinu niestety również nie można nigdzie na figurce założyć. Dalej mamy jego dwa miecze. Można je oba wyjąć. Deadpool wtedy bardzo fajnie wygląda bez mieczy. Stój tu. Problemy ze stawami w stopach są. Do nich przejdziemy niedługo. Miecze są
załóżcie, że dosyć proste. Jak widzicie, są krzywe. Ale byłyby fajne, gdyby były proste. Ogólnie ostrze nie jest też tak bardzo po samurajsku wygięte. Nie jest też to tak jak miecz ninja całkiem prosty, a taka wariacja powiedzmy. Fajne, jak widzicie, te wypustki tutaj są. Rękojeści są bardzo, bardzo grube. Niestety właśnie ostra mocno się pokrzywiły przez to, jak broń się montuje na jego plecach. Do tego te miecze są sztywne. Widać, że zbyt mocno się je nagnie, to po prostu pękną. Także obawiałbym się tutaj nawet roboty gorącą wodą. Chociaż trzeba uważać, na pewno da się to wyprostować. Gdybym miał więcej szczegółów, te miecze chętnie bym sobie ukradł do swojej jakiejś figurki. Są bardzo, bardzo długie, nawet wręcz za długie bym powiedział. I pasują do rąk figurki oczywiście świetnie, jednak tylko w tę stronę. No i cóż, przez brak punktów ruchu nic się tutaj tak naprawdę nie zrobi. Można go podtrzymać tak. Nie wypadają ani trochę. Tak jak mówiłem, w jedną stronę, ponieważ od dołu nie... O, od dołu jednak też wchodzą. Ze sztyletami był ten problem, że nie chciały. Natomiast miecz, jak widzicie, można sobie w miarę założyć młynek. Możemy też broń po prostu wyjąć i dać Deadpoolowi do ręki pistolety. Mamy dwa. Oba są identyczne. Mają również fajne, grube uchwyty. Są dosyć duże, nie mają spustów, ale mają bardzo ładne tutaj trigger guardy. I świetnie leżą w dłoniach figurki. Moim zdaniem również ze wszystkich broni wyglądają po prostu najlepiej. No i jeszcze tylko z nimi powiedzmy da się uzyskać jakieś takie w miarę fajne pozycje. W miarę fajne oczywiście, czyli taką jak teraz. Nic więcej. No, oczywiście kiedy figurka stoi. Można mieć tak, można mieć o. Celujemy w jednego, celujemy w drugiego. Coś w tym stylu. Jeśli komuś wystarczy Deadpool, który potrafi zrobić coś takiego i ma miecze na plecach, to wtedy można było włożyć pewnie... To... O. A wiecie co? Sprawdzimy to. Jeśli komuś wystarczy figurka Deadpoola, która potrafi zrobić dokładnie to, co teraz mamy tutaj zrobione, tak wyglądać, mieć, nie wiem, karabin pod nogami, w tym przypadku polecam, ponieważ jest wyrzeźbiona naprawdę, naprawdę super. Deadpool jest mega napakowany, widać, że jest to jego właśnie klasyczna wersja. To sobie wyjmę. Zakres ruchu jest... O, muszę mieć jeszcze tak. Zakres ruchu jest trochę ubogi. Głowa jest na dysku, lata we wszystkie strony. Obrót w pasie, nic w klacie. Tutaj ręka, tak. Super wielkie zgięcie w łokciu. Obrót w dłoni. Nogi oczywiście trzeba pokręcić, żeby działały. Da się. Już wam pokażę, jak się da. Czekajcie. Da się tak. Tak na zewnątrz. Czyli w miarę nieźle. Tak do przodu. Czyli też nieźle. Tak. Podwójne zgięcie w kolanie, które jest nie tak głębokie, jak powinno, ponieważ tutaj nogi są zbyt mało wygięte. To jest na szczęście rzecz, którą można spokojnie samemu poprawić. Stopa, obrót. Bardzo delikatny przód, tył, nic na boki. Dlatego ta figurka właśnie tak upada. I jeszcze jedna rzecz chcę wam pokazać. Stój tu. Oficjalnie Deadpool z Marvel Select. Chciałbym, żeby tutaj pokazał się z tym mniej oficjalnym moim autorskim Deadpoolem. No, stój tu. Nie upadaj. Jeszcze Deadpool. Ok, współpracuję. Jak widzicie, mój jest delikatnie niższy, ale tak miał być. Mój również nie jest tak napakowany. Ja właśnie nie lubię Deadpoola, który wygląda tak jak ten po lewej. Po waszej lewej. Wolę takiego jak mój, czyli stonowanego, spokojniejszego, z lekko luźnym nawet kostiumem. Recenzja tej figurki oczywiście znajdzie się na kanale, mam nadzieję, że już ją widzieliście. Jak nie, to pojawiła się adnotacja. Sprzęt jest w miarę podobny na obu. Mamy nóż, mamy pistolety, mamy miecze. To, co mi się podoba, to to, że mojemu mógłbym spokojnie dać akcesoria od nowego, starego Deadpoola. Ale tak jak mówię, mój jest lepszy i chciałbym, żeby Diamond Select Toys wydali jeszcze nowego Deadpoola, bardziej właśnie w stylu mojego, w stylu Hawkeye'a, z którego został zrobiony. Mam nadzieję, że tak będzie. I w sumie
tyle ode mnie. Dajcie znać, który wam się podoba i jak wam się podoba konkretnie ten. I do następnego, ludzie. Na razie.